W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o Oskarze Schindlerze, niemieckim przedsiębiorcy, który stał się symbolem ratowania Żydów przed zagładą. Dowiecie się, co w tej historii jest prawdą, a co jest jedynie mitem. Był listopad 1939 roku, gdy 31-letni niemiecki przedsiębiorca Oskar Schindler przybył do Krakowa. Miał nadzieję, że w okupowanej przez Niemców Polsce zrobi dobre interesy. Przed wyjazdem z Czech, gdzie mieszkał, usłyszał od kolegów, że w Polsce można tanio kupić upadłą fabrykę i przy niskich nakładach własnych. Uruchomić w niej produkcję na potrzeby niemieckiej armii. Gdy Schindler znalazł się w Polsce, był przekonany, że osiągnie sukces. I rzeczywiście osiągnął sukces, bo bardzo szybko zarobił duże pieniądze, ale równie szybko je stracił. Będąc w Polsce, Schindler zrobił jednak coś, co po latach zapewniło mu sławę, o jakiej nigdy nie marzył. Oskar Schindler urodził się w niemieckiej rodzinie kupieckiej, zamieszkałej w miasteczku Cwitał niedaleko czeskich Pardubic. Po zakończeniu I wojny światowej, Schindlerowie stali się obywatelami Czechosłowacji, jednego z nowych państw, jakie powstały na gruzach upadłych Austro-Węgier. Gdy w końcu lat dwudziestych. Do Czechosłowacji dotarł światowy kryzys gospodarczy, rodzinne biznesy Schindlerów uległy załamaniu, a on sam popadł w depresję. Nową szansę dostrzegł dopiero wówczas, gdy w Niemczech do władzy doszedł Adolf Hitler. Zapisał się wtedy do popierającej Hitlera partii Niemców Sudeckich, która działała na terenie Czechosłowacji. Wkrótce potem zainteresowała się nim niemiecka Abwera, z którą nawiązał współpracę. W 1938 roku na polecenie Abwery brał udział w serii niemieckich prowokacji, mających na celu wywołanie prześladowań niemieckiej mniejszości w Czechosłowacji, za co później został aresztowany przez czechosłowackie władze. Schindler opuścił więzienie dopiero po zajęciu Czechosłowacji przez trzecią rzeszę, ale opuścił je w glorii zasłużonego bojownika. To właśnie wtedy został funkcjonariuszem niemieckiej NSDAP. Tą pozycję postanowił wykorzystać, gdy we wrześniu 1939 roku Niemcy podbiły Polskę. W tym właśnie celu w listopadzie 1939 roku przybył do Krakowa, stolicy generalnego gubernatorstwa. Miał nadzieję, że dzięki swojej legendzie i błogosławieństwu swoich partyjnych zwierzchników zrobi w Polsce dobre biznesy. Za niewielkie pieniądze Schindler kupił upadłą fabrykę w rejonie Krakowa, którą postanowił przekształcić w fabrykę naczyń. Zatrudnił w niej początkowo 50 Żydów, którzy byli wówczas najtańszą siłą roboczą. Fabryka Schindlera rozpoczęła produkcję garnków, kotłów i menarzek dla niemieckiej armii. Biznes się szybko rozwijał i przynosił Schindlerowi coraz większe zyski. Zaradny niemiecki przedsiębiorca spotykał się na co dzień z oficerami krakowskiej SS i Gestapo i bywał u samego generalnego gubernatora Hansa Franka. Jego największym przyjacielem został po pewnym czasie Hauptsturmführer Amon Goethe, komendant obozu w pobliskim Płaszowie, do którego trafiali zdolni do pracy Żydzi. I Schindler. Korzystał z jego pomocy, zatrudniając w swojej fabryce Żydów. W marcu 1943 roku zaczął się ostatni etap żydowskiej zagłady. Żydzi wiedzieli już, że śmierć jest coraz bliżej. Wielu z nich było gotowych zrobić wszystko, aby przetrwać. Wyciągali więc swoje kosztowności i swoje oszczędności, aby w zamian za nie. Zyskać kolejne tygodnie życia. To był dla Schindlera najlepszy czas w Polsce. Rozwijał swoją fabrykę i zatrudniał w niej kolejnych żydowskich robotników. Już nie musiał płacić im za pracę to oni jemu płacili, bo praca w fabryce Schindlera oznaczała dla nich dalsze życie. Niebawem do jego fabryki trafiła grupa 1200 żydowskich robotników. Wszyscy z nich mieli fałszywe zaświadczenia o rzekomo wyuczonych i wykonywanych zawodach. Schindler o tym dobrze wiedział, ale interesowały go wyłącznie pieniądze, którymi dzielił się z ich oprawcami. Najważniejszym z nich był oczywiście Amon Get, komendant obozu w Płaszowie. Gdy 13 marca 1943 roku zaczęła się nadzorowana przez getta likwidacja krakowskiego getta, nastąpił ostatni akt dramatu krakowskich Żydów. Schindler patrzył na ten dramat i w głębi ducha mówił do siebie słowa: To straszne, co z nimi wyprawiają. Aby odreagować, zaczął sporo pić i pławić się w seksualnych orgiach. Robił to, aby zagłuszyć resztki swojego sumienia. Mógł wówczas wybierać najładniejsze żydowskie dziewczyny i kobiety, jakie zgłaszały się do niego po pracy, i obficie korzystał z tej sytuacji. Dzięki darmowej sile roboczej biznes Schindlera dalej kwitł. Udało mu się nawet uzyskać formalną zgodę na zatrzymanie swoich Żydów. Pomimo tego, że wszystkich innych wysłano na śmierć. Jednak latem 1944 roku sowiecki front był coraz bliżej Krakowa. Komendant Amon Goethe rozpoczął likwidację swojego obozu. Schindler miał świadomość tego, że jego interesy w Polsce dobiegają ostatecznego końca. I dlatego postanowił przenieść swoją fabrykę do Czech. Ale wówczas zaczął się też zastanawiać nad znalezieniem jakiegoś alibi, które, jak sądził, może mu się przydać po zakończeniu wojny. To właśnie wtedy za łapówki wykupił 1098 żydowskich robotników swojej fabryki. Spisał ich na specjalnej liście. To właśnie ta lista miała być jego alibi po wojnie. W połowie października 1944 roku pierwsze transporty Żydów z fabryki Schindlera ruszyły do Czech. Gdy jeden z nich omyłkowo trafił do Auschwitz, Schindler postanowił jeszcze raz użyć swojej najskuteczniejszej broni, czyli pieniędzy, tych samych, które wcześniej zabrał Żydom, zatrudniając ich w swojej fabryce. I jak zawsze, ta broń przyniosła oczekiwany skutek wykupił swoich Żydów. Gdy w styczniu 1945 roku sowieckie armie wkroczyły do Krakowa, Schindler ze swoimi żydowskimi robotnikami był już w Brunlic w Czechach, dokąd przeniósł swoją fabrykę. I dokładnie tam zastał go koniec wojny. Po zakończeniu wojny. Oskar Schindler miał wiele obaw odnośnie swojej przyszłości. Był w końcu prominentnym nazistą, który dorobił się na wojnie ogromnej fortuny, zatrudniając w swojej fabryce Żydów, ponieważ byli oni najtańszą siłą roboczą. Z powodu tych obaw, pod koniec 1945 roku zdecydował się wyemigrować do Argentyny. Tam jednak interesy nie szły mu tak dobrze jak w czasie wojny w Polsce. Gdy w 1958 roku jego argentyńska firma zbankrutowała, Schindler postanowił wrócić do Europy. Zamieszkał wówczas w Niemczech Zachodnich. To właśnie tam nawiązali z nim kontakty jego dawni żydowscy robotnicy. To oni pomogli stworzyć mu swoją legendę. Wkrótce o Schindlerze zaczęła pisać izraelska prasa. W 1962 roku Schindler wyjechał do Izraela, gdzie opowiadał swoją legendę nazistowskiego przedsiębiorcy ratującego w czasie wojny Żydów przed zagładą. Gdy zmarł w 1974 roku, pochowano go na górze Sion w Jerozolimie, na tamtejszym cmentarzu katolickim co było wyrazem uznania dla niego. W Izraelu Schindler był postacią znaną wszystkim. Ale świat usłyszał o nim dopiero wówczas, gdy pisarz Thomas Kenally opisał jego historię w swojej książce, a amerykański reżyser Steven Spielberg na jej podstawie w 1993 roku nakręcił film Lista Schindlera, który został nagrodzony Oscarami. Ten rozgłos sprawił, że Izraelski Instytut Yad Vashem zdecydował się w końcu uhonorować Schindler'a medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Dzięki temu Schindler stał się najbardziej znanym bohaterem ratującym Żydów przed zagładą, o którym mówi się i pisze na całym świecie. Ale w końcu bohaterem czasów zagłady nie mógł zostać ratujący Żydów polski ksiądz, czy też polska siostra zakonna ukrywająca żydowskie dzieci. Pomimo tego, że ratując Żydów, oni ryzykowali znacznie więcej niż nazista Oskar Schindler. W moim następnym filmie. Opowiem Państwu o tym, dlaczego Sowieci zniszczyli teczki ofiar zbrodni w Katyni. Dowiecie się o tym, dlaczego ta historia stała się największą sowiecką tajemnicą. Ten film zatytułowałem Szelepin zaciera ślady. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za Państwa liczne komentarze moich filmów oraz wpłaty. Gorące podziękowania składam Just Memorie, czyli Prawo Pamięci, pierwszemu mecenasowi mojego kanału. Misją Just Memorie jest udzielenie pomocy ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani przez komunistyczny system za swój patriotyzm, za swoje poświęcenie dla ojczyzny i trafili do więzień łagrów lub byli mordowani na mocy wyroków lub nawet bez nich. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie Srebrnym Patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantorinternetowy.pl oraz biosna.pl. Zachęcam do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.